Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek. Dzisiaj widzowie, dostałem wiadomość od Bobota. Ciekawe jaką, jak myślicie? Pewnie w głowie macie, że napisana caps lockiem i przyjdź tu szybko. Dokładnie tak, widzowie, zgadliście, bo takie wiadomości zawsze tylko dostaję od Bobota, a kiedyś od SpongeBoba. To się akurat nie zmieniło i dostaliśmy tu Bobot do mnie szybko. Ciekawe, czy to jest coś ważnego, czy to jest neutralne, na przykład, że mu się obiad sfajczył, cokolwiek, nie wiem, zobaczymy. Często są, prawda, niewypały, jeżeli chodzi o Bobota. Także zobaczymy, jak widzicie ten odcinek, to jest coś ważnego. Jeżeli nie zobaczycie tego odcinka, to prawdopodobnie jest to coś nieważnego, mało istotne. Widzowie, jak wiecie, że palenie stali już wypaliło, już działa normalnie. Za mną tutaj zrobiłem sobie taki stojaczek, tutaj widzicie inną koszulkę, są takie koszulki, jest prawda czapa i kubek palionowa całego. Patrzcie, taki kubek z każdym palionowiczanem tutaj macie i możecie z tego pić kozak herbę, widzowie. Dobra, idę po każdego, czyli po każdego, po Bzyka i Dave'a tylko. Z nim pójdziemy do Bobota, bo jestem ciekaw, co takiego Bobot od nas będzie chciał. Cześć. Dzień dobry, witam. Popatrz, co mam przed domem, se zobacz, nie? Pokaż, no, co masz. Żelazo, kawałek jakiegoś metalu. Ciekawe, co to pisze. Tu Bobot do mnie szybko! Przeczytaj to. Wow, tu Bobot do mnie szybko! No nie, ale on zawsze tak pisze, mnie to tak irytuje. Po co on tak pisze? Zawsze caps lock i nie wiem, jakby. Tak, rozkaz. Właśnie nie wiem. Totalny rozkaz. Ale dał darmowe żelazo. I o, zacznę na plus. Cześć, daj, przeczytaj z dobrą narracją ten tekst. O kurde, poczekaj. No? Tu Bobo do mnie szybko! Bardzo ładnie. Dlaczego on takie wiadomości zawsze pisze? Ale żelazo sobie pozwolę zabrać. Żelazo fajne. Żelazo, możesz się nie możecie też dać, bo ja biedny jestem. Masz. Uspokój się. Masz bloczek. Dziękuję. Ja już dużo zebrałem. Dziękuję. Dużo zebrałem. A ta antena też się, co to jest, weź to. Masz kraty, Bzyk. Masz, o, kraty też. Jasne, weź se kraty, Bzyku, nie ma problemu. Dzięki, ja biedny. No to co, to lecimy, prawda, do pana Bobota. Co o tym myślicie? A właśnie, widzowie, Dave ma nowy domek i moja reakcja będzie dzisiaj na filmie Dave'a. Nie mogę wam teraz pokazać, bo jest to wcześniej wrzucane, ale zobaczycie sobie u Dave'a. Dobra. Zacka, idziemy do Bobota. No do Bobota, co on takiego od nas chce? Nie wiem, po co? Palionobot jest w ogóle na serwerze? Dokładnie to samo. Ja nie mogę, jesteśmy robotami. Normalnie, my się za długo znamy tutaj chyba. A jest ten Palionobot w ogóle, czy nie ma? Jest, na sobie. Jest, o jest, okej. A jest. Dobra, no. Bobot, czemu tak krzyczysz? Co się... Bobot, no krzyczysz, uruchom się. Bobot, uruchom się. Bobot! Halo! Bobot! Ja nie mogę! Ale myśleliśmy, że nie działasz już. Czy ty... chciałeś nas tu przyprowadzić tylko, żeby nam zrobić pranka? Nie, dyba mi się powrócił, wiesz? Zyko, zrób z nim porządek, no naprawdę, za każdym razem. A w ogóle, Bobot, wytłumacz kolegom, co to jest za dywan. A właśnie. Patrz, tu jest połączenie palionki z palionem i te połączenie to jest Bzyku. Dobra. I dookoła jest sierść jego. A ja mam oczywiście zapakowany piasek w oczy. Wiedziałem, że to powiesz. Wiedziałem, że to powiesz. Nie ma tu nic. Nie ma tu nic o Dave'ie. Nie ma tu nic. Może to nie jest. Tu jest. O, przepraszam. Dobra, spaliła ci się jajecznica, rozumiem. Bobot, proszę nie pisz więcej do nas. Trzymaj się. Wracaj, mam wiadomość. To jaką? No wiadomość, super. Ciekawe, jaką? Dzisiaj w nocy będzie ciemno. Co? Co? Od twórcy wiadomość dostałem. Jakiego twórcy? A jakiego twórcy? Minecrafta? Twórcy. Minecrafta! Od nocza. No, nie, i bo palioną pota twórcy. Assist me. Jak twórcy? Ty masz z nim kontakt? No wysłał mi wiadomość. Ty masz z nim kontakt i nam nic nie mówisz? No to dawaj, pokaż nam go! Ja nie wierzę, on ma ale cały czas... Musimy iść na dach. Na dach już dawno byśmy mogli... Single, nie mogę. Gdzie na dach? Tam będzie twórca. Na dach? Nie, twórcy nie będzie. To co będzie? Potężny, wiesz? Duży jest? Duży jest twórca? Jest większy niż Palionobot? Tak, jest potężny, naprawdę. Potężny? Nie no, żartami. Jak on nawet nie wie pewnie jak wygląda, nie? No nie wiem jak wygląda, co mam wiedzieć, no żartuję. Co? Ej, co to za kloc z żelazo? Znowu żelazo! Bobot! Co za kloc? No, żelazo przyciąga falę, tak? I jest antena co to... i tu otworzy wiadomość. Co to jest? Ej, nie widziałem tego jak lecieliśmy tu. To wygląda tak dziwnie, naprawdę. Dobra! Ej. To ale, a po co to jest? Po co to jest w ogóle? Bobot. Sygnał zbiera. Żeby sygnał lepszy dostać do niego. A po co ci sygnał? No czyli to wiadomość. Najpierw ja idę przeżywać wiadomość sygnałową. No. No.
Dziś w nocy będzie ciemno. Wow! Pik, 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 i obie. Dobra, już się ponabijaliście. Ale mi się wydaje, że Bzyku powinien wyleczyć to. Popatrz, popatrz na jego oczy, jak się rozchodzą. Dziecko! Taki zez jak słania nos. Dobra, nie mogę. Bobo, ale to co ty, to masz sygnał lepszy i wtedy możesz tylko tą wiadomość przeczytać? Tak. Ej, bo dalej nie znamy treści wiadomości od no, Mara, nie? No, czytaj, dawaj, czytaj wiadomość. A u mnie? Aha, wiem, u mnie było... Bibi, 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 ui! Weź tam zostań, nie? Ej! Dobra, wykopcie mnie, no u mnie wiadomość została, że... No nie, padać. Czekaj, Bobo, nie wchodź. Bzyku, dokończ wiadomość. No, dobra. Słuchajcie, jutro będzie padać, a pojutrze będzie słońce. A za 3 dni będzie śnieg. A za 3 dni zawsze z nieba będą spadać. Czemu prognoza pogody? Dobra, bo przyszedł tę wiadomość nam, no. Ojej, dobra. Ale antenę. Możeś przywalił anteną. No weź tam. Wchodzę. No. Otwarzam wiadomość od twórcy. Witajcie, tu twórca robotów Paliolobota i Bobota. Piszę do was list za pomocą dźwięku głosowego Bobota, żeby was powitać i przepraszam was za zaistniałą sytuację, że Paliolobot chciał was unicestwić, lecz ustawiłem go w poprawny sposób, neutralny, i już nie będzie chciał was zabić. Coś źle porobiło się w systemie, jeszcze nie wiem, czy się spotkamy, ale może do tego dojdzie, bo chciałbym was poznać. Na razie nie wytłumaczę wam, czemu wysłałem do was roboty, ale już wkrótce. Koniec? Koniec wiadomości. Ja nie mogę, jaka długa! To mega długa! Z sylabami! Ja! Wow. Jak on walił głową cały czas! Bobo, ty się wysłyszałeś, ty czytałeś tą wiadomość? Nie wiem, nawet co przeczytałem. Nawet nie wiem, co. Dobra, ja zrozumiałem. Ja zrozumiałem, że Palionobot jest naprawiony i że będzie teraz neutralny, w sensie, że nie będzie zły. I że on, że twórca was, no was tak naprawdę, mówi, że przeprasza za to, że pan Janobot chciał nas zabić i unicestwić. Że jakiś błąd w systemie w ogóle, czyli... Ale ja tego trochę nie rozumiem. Chłop mnie porwał, zresztą jego też, a teraz nagle niby co? Będzie dobrze? No chyba nie. Zresztą, no wiesz, no to trzeba z nim na pewno pogadać, ale usprawiedliwia się tym, że był błąd w systemie pan Janobota całkowicie, że był zepsuty. Jaki błąd w systemie, stary? Przecież to jest... Robot przejął kontrolę nad twórcą, wiedzieliśmy, że go nas spotka. No ale tak, no to dlatego coś źle zrobił i nas przeprasza. Liczę, że coś nam da w zamian, no zobaczymy, ale na razie nie wiemy, kto to jest, skąd on jest. Ty wiesz, Bobo? Wiesz, skąd ta wiadomość jest? Ale debil. Kosmosu. Co? Z kosmosu. Z kosmosu. No, no nie widzisz. Ja nie mogę, no nie wiem, dobra. Ale gdzieś się czuję, no. Jezu, ale strasznie dziwnie, czemu ej, nie mogę... Jak no. Jestem u góry, to czuję takie napięcie. No nie? Ja też. Co? Dobra, co chodźmy do tego, chodźmy do Paliona, bo to zobaczymy, czy on faktycznie jest teraz dobry i miły, czy nie chce porwać Dave'a tak faktycznie. To, no, znaczy, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, nie, sprawdźmy, no sprawdzimy, najwyżej uciekniemy od razu. Chodź, no dobra. Tylko gdzie jest Paliona? Ej, trzymaj się z daleka. Gdzie on jest? Jest tutaj? Nie widzę go. Halo? Tutaj? Nie ma go! Na dole? Gdzie? Jak to? Gdzie? Nie ma go, ja a nie jest, widzę. Jest! A nie, to Dave. Był tam. Halo! No, gdzie był? Na dole, gdzieś idzie do góry! Mówiłem, Palionobot! Robocie, Palionobocie, o jest! Co tam jest? Palionobot nie chce... Słuchajcie, ja mam pytanko, nie chcesz... Co ty powiedziałeś? Co tam u nas? I siemanko, koledzy do nas powiedział. Dobra, zejdźmy tu, gdzie jest Jasi. Chodźcie na dół, bo ja mam za mało widać. Czekaj, czekaj, czy... Palionobot, czemu ty mówisz w dziwny sposób? Zbyt miły. Dobra, ej, ale... Co jest? Czemu wy tutaj tak nagle wbiliście? Co? Chcecie coś, jakąś kawkę, co się napić? Co ty mówisz?
to jest? Co się stało? Mu, przecież on chce nas zabić. No nie no. Ja jestem głodny, ja jestem głodny, dasz mi jedzenie? Co się nie, tu... Nie, nie, co? Co się tu odwala? Ej, czekaj. O nie, dzięki. Palionoboda, ty znasz swojego twórcę? Twórcę? A znam. Znasz? I wiesz, że miałeś błąd w systemie? Właśnie tak, poczułem się od ostatniej nocy tak, rzeźko bardziej. Rzeźko, okej. Okay. Zdrowszy, zdrowszy. No nie chcę ci nic mówić, mi. Ja chcę ci coś powiedzieć, no. Palionobot. Tego osobnika tutaj, którego widzisz, tego zielonego, porwałeś i chciałeś zabić jeszcze dwa dni temu. O tak. Nie ufam ci, oj nie, 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 kolego, tak się nie będziemy bawić. Nie no, niemożliwe to jest. Ty nie pamiętasz, że go porwałeś? Jego zabić, to jest możliwe. Przecież, to jest możliwe. Przecież jego by... Przecież jego nie trzeba, kurde, jakoś ciężko, czy nawet jest... jest to łatwo zrobić. Ale Palio, no bo czekaj, ale ty pamiętasz, że ty więziłeś Yetiego i Dave'a i chciałeś ich zabić, czy nie, bo nie rozumiem. Nie, no jak nie więziłem nikogo, co ty mówisz, Palio? Dobra, no przecież nie wiem, czemu... to jest jeden z punktów jego gry, dobra, przecież... no właśnie, nie wiem, czy mu wierzyć. No właśnie, mamy ci wierzyć? Czemu on jest taki tak negatywnie nastawiony? No bo chciałeś go zabić, Palionobot! Chciałeś go zabić! Ja? Na pewno nie, coś... Nie, ja. Dobra, nie, coś na pewno kręci, chodź, leć za mną, polecimy w pewne takie miejsce, które chciałeś zniszczyć ogólnie, unicestwić. Ja tam nie idę. Chodź. Nie, czekaj, albo najpierw, chodź najpierw na dół, żeby ci przypomnieć miejsce, w którym więziłeś chłopaków, no. Okej? Okay? Ja i właśnie tam nie idę. To jest pułapka. Chodźcie. Jest pułapka. Dokładnie w tym miejscu więziłeś Dave'a. Nie, Dave'a, dobra, lepiej ci pokażę. Może tego nie pamiętasz, ale tutaj. Naprawdę? Ale tutaj. To miejsce, patrz. W tym miejscu. I co? Tutaj więziłeś Dave'a. I co, o guzie, pamiętasz? Jeśli to była prawda. Patrz, chodź, chodź. Przypomina ci to coś z żony za kratami? Jak to zabawnie wygląda, co on tam się w ogóle To Palionobot, ale naprawdę? Nie, Jezu, ja nie wiem, czy mu wierzysz. Ej, ale jeżeli to byłem ja, no to ja już taki nie jestem, nawet nie pamiętam. Dobra. Jeżeli twórca mnie naprawił, to znaczy, że już tak nie robię. No ja liczę na to. Jestem miły. Ale to pokażę ci jeszcze jedną rzecz, jedno miejsce. Panowie, chodźcie. Wyjdźmy stąd. Nie da się. Wyjdźmy stąd, proszę wszyscy. I tak już tam nie będzie to rozwalone. Wychodzimy, tędy. Jemy. Tędy. Tędy, tutaj, tędy. Albo... Okej. Okay. Dobra, teraz tak. Są wszyscy? Chodźcie na Palionobo, polecimy. Palionobo, dać za mną. Okej. Okay. Jazda, jazdunia. Jest tutaj, jak widzisz, takie duże miasto i te miasto chciałeś totalnie zniszczyć. Wysadzałeś bomby. No wysadzałeś bomby, chciałeś nas zabijać. I... Przypomina... No nie wierzę. Naprawdę chciałem nas zabić. Palionobo, ja mogę cię uderzyć, żeby sprawdzić, czy jesteś śmiertelny? Oczywiście, że tak. Jestem. Okay. No czyli... i co? No nie da się ciebie zabić. No nie, nie jesteś ale śmiertelny. To... Nie da się ciebie zabić. Znaczy jesteś... Jestem nieśmiertelny, no. Jezus, okay. Ma maszyn w bronie. Ty, ale patrz... Jestem w stanie mnie zabić. Zacząłem? Jest tylko jedyna osoba, która jest w stanie mnie zabić, ale... To jest właśnie twórca. Twórca, okej. Okay. Tak. Super, on dostał nieśmiertelność, a mnie normalnie można zabić. Teraz, twist, a teraz uwaga, plot twist. To ja jestem twoim stwórcą. Plot twist. Mój stwórca nie był taki brzydki. Bobot, ale powiedz mi, czy ty się niesprawiedliwie poczułeś, że Palionobot jest nieśmiertelny? Nie to, że jestem niższy, to jeszcze można mnie zabić, on jest wyższy i go nie można zabić. To jest fair. No jest to troszkę przykre, niestety. No ale... No musisz się z tym pogodzić. No ale dobra, nie wiem, zacząłem cię bić, nawet mnie nie zaatakowałeś. Palionobot, wróć do siebie, pogadamy, okej? Okay? Dasz nam pogadać? Okej, okay. Ale jakbyście czegoś potrzebowali, to zawsze możecie zapytać. Jasne, trzymaj się. To jest niesamowite. Wow. On mówi jak bzyku. Ej, naprawdę, ja bym... Ja co ja jak bzyku? Co tak, jak bzyku? No tak jak miło, no, zapraszam na kawkę, na obiadek. Jezu, od razu, co jak bzyku, co jak no, bzyku? No, nie hejtują co chwilę. No, no, i od razu bzyku to... Dave, słyszałeś to? Dave, słyszałeś to? Od razu bzyku nalatuje. Co bzyku? Ja nie mogę, ja z wami nie wytrzymam. Uwielbiam. Dobra, panowie, czy ufacie temu Palionobotowi? Nie.
Ani za grę, tak. Mu nie ufam. No nie, mi... mega dziwne, że on jest taki miły, serio. Mega dał dziwne. Mi pork chopa, więc za mu wierzę. No nieźle, ten pork chop może być zatruty. No dobra, wiesz co, może to jest jeden dzień taki. Jezus. Nieźle. 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 No dobra, widzowie, kupujcie oczywiście na Palion Style koszulki i inne rzeczy. Zobaczymy jutro, czy Palionowot będzie dalej taki milutki, czy to nie jest jakiś fake, albo żeby nam się upodobać. Zobaczymy. Jestem ciekaw, czy stwórca faktycznie go naprawił. W ogóle, czy go kiedyś spotkamy. Trzymajcie się, na razie i... Bye.